przyjeżdża mój ojciec i mówi, siostra ci się urodziła. Ja mówię, a to spoko. I wróciłem do grania. Znaczy, co miałem zrobić? Przez 11-latek nie pojedzie do szpitala i mówię, chodź stary, jedziemy zobaczyć siorę. No nie? Ale się trafił as. Le triple. Jeszcze nie kupujemy, bo mi ją wrzuci. Podobał mi się poprzedni sezon w TFT. Uważam, że poprzedni sezon w TFT był bardzo dobrze zbalansowany. Ale sam design czempionów był absolutnie tragiczny. Jednak golda dostaliśmy. Fuck! No myślałem, że nie zdążymy. Ale lipa. Gdzie ten Malphite? Ja się pytam. No nie? Gdzie ten Malphite? Wait, Garrett, why did you ask about the streams? Garrett? About how long they are there. Feeling lucky. Nie ma, że będzie opłacało. Opłaca się teraz levelować na początku? Tylko jeśli będziesz czuł, że możesz wjechać na winstreaka, moim zdaniem. Skiba, wpisz to wykrzyknik items. Bardziej coś, jak szybko wspiąć się do golda? No, nie wiem, no oglądasz stream, nie? To widzisz, co robię. Nie ma jednej rady. Najlepiej wygrywać, jakbym miał dać jedną radę dać.
Budowanie ekonomii zależy od tego, czy się czujesz mocny, czy nie. Więc to nie jest też taka jednoznaczna wypowiedź. A, zawsze rób to, zawsze rób tamto, zawsze rób to. Więc nie da rady tak. Teraz na przykład w ogóle olałem ekonomię. I staram się robić win streaka. I do tego zdobywać gold z piratów. Więc totalnie inaczej niż normalnie to zagrał. Totalnie inaczej. Źle ustawiłem pana Gravesa. Nie zarobiliśmy ani jednego golda z tego. Ten by nam się najbardziej przydał. Pomoże nam to w dalszym win streaku. Siema Kubicek. Idealnie. Idealnie. Tylko ten Malphite by się teraz jeszcze upgrade przydał. Bardzo ładnie. 4 win streak, 10 golda. Opłaca się grać 3 piratów albo 3 werli? Opłaca się, jeśli jesteś silny, a jeśli jesteś słaby, to się nie opłaca. Piraty mają tylko i wyłącznie sens, jeśli czujesz się pewnie, że będą oni zabijać. Jeśli nie zabijają jednostek, to są totalnie useless. Siema Sebao. Wyciskam 80 kg na klatę, to mogę grać tych piratów? No nie wiem, 80 klatę to niby imponujące jest. No kurwa, ten koleś też jest bardzo silny. Ja pamiętam, jak poszedłem pierwszy raz na siłownię, to na klatę musiałem brać 50 kg, więc bym nie dał rady w ogóle. Nie dałoby rady w ogóle. Dajcie spokój.
O, jak ładnie. Bardzo was przepraszam. Ty no kuźwa mać. Za dużo mnie to kosztowało. Ale postaramy się teraz odbudować ekonomię. Ale zajebiście teraz. No, mocne, mocne. 28. No nie, nie jestem w stanie teraz zrobić 7 wolu, a byłoby super. Byłoby naprawdę super, jakby dało radę. Jakby tak disarmem pograć? Ta walka była warta jakieś 20 golda. Aż mi serce stanęło. Autentycznie. Jaki przedmiot potrzebujemy? GA? Nie mam jeszcze i tak. MR? Many nie ma. Zephyr? Zephyr w sumie nie byłby zły. Trzeba aż tą Sonę kupić.
Bardzo ładnie. Perfekt, gierka, czy się uda? Nie, nie, nie uda się. 100%. Zaraz będę za słaby i zaraz przegramy tego winstreaka. Mam nadzieję tylko, że nie w tej rundzie. Dwie bomby z Zixów w ogóle nie zadały damage'u, bo zrobili go tego gościa z GA. Ja jebie. No dobrze, wygraliśmy. Ty, ktoś już zginął? Przed wilkami? Czy on zrobił FF? O co to chodzi w ogóle? Trzech gości gra Brawler Blaster. Ja nie wiem, czy ludzie... Ja nie wiem, oni po prostu są tacy... A... Jebnę se. Sforsujemy sobie. Nie kumam tego naprawdę. O, jest GA. Naprawdę tego w ogóle nie kumam. No nie, no nie mogę teraz zlevelować. Czy warto robić kompozycję pod piratów? Kompozycję pod piratów nie warto, bo to jest dobry transfer po prostu, ale za to coś opłaca robić tą GPK. Coś, co mi pasuje do kompozycji? Czy tak nie bardzo? No nic. Przepraszam, masz na emocji. Fight za Zixa? No właśnie sobie tak kalkuluję. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, poprzednio sobie czytałem, co robi Rebel. I tak się właśnie zastanawiam, czy to ma sens. Bo jest damage tylko o 2% w górę idzie, no ale health jest kurna duży. Nie no, to się musi opłacać. To się musi opłacać. Ile to nam da efektywnie health'a? Mega dużo, nie? 175 na każdym i to się jeszcze multiplikuje. Musi to się opłacać.
Nie! Fuck! A tak pięknie było. A tak pięknie było. Ale Lipton Tea. W ogóle jestem pierwszą osobą na 8 levelu i jeszcze żadnej... znaczy, sorry, jedną tier 5 jednostkę zacząłem, to był trash. I to tyle. RIP ekonomia? No jestem na 8 levelu, więc wiesz. To ta ekonomia aż tak dużego znaczenia nie ma, tylko po prostu nie trafiłem żadnego Ace Sola i żadnego GPK-a. To jest większy problem. O, jest Ason. O, i Gepek. Jebał i zajebał. No ale to jeszcze jedną Jinx. Dzieci wszyscy blasterzy, żeby już zginęli, bo że oni wszystkie Jinxy hordują. Jak w czasach koronawirusa. Kurde, Muralona na Aurelionie? No lepiej na nim. GP też jest spoko z nim, ale nie wiem. Jinx jest absolutnie useless championem tak naprawdę. Najchętniej bym bez itemowym miał. Nie będę rolował, muszę poczekać aż ten kolega zginie.
I ten kolega zginie. Każdy ma Jinx. Niesamowite. Ten ma MF2 w ogóle. Ale dostałem bombełkę. Kuźwa, a było tak blisko. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że jeszcze nie zobaczyłem ani jednego malfighta w całej grze. Oprócz tego jednego. Velkoz jest jakoś 10 razy lepszy od Jhina. To są obydwa... Obydwa są tragiczne. Co mu się z twarzą dzieje? Mam tatuaż nowy. Co sądzę o Jhinie? Jhin jest gównem. Shojin nie działa na Aurelion Sola, bo on nie atakuje. Się rozprzestrzenili na obydwie strony. A, dobra, tym razem z tej lecisz. O Jezu, demolitionist ma. Jest ok. Drugi gangplank, ładnie. Redemption. Można dać na gangplanku. Tylko pamiętajcie teraz, że redempcja nie działa tak jak działała kiedyś z Guardian Angelem. Guardian Angel generalnie muszą zmienić tekst. Już o tym z Mordogiem rozmawiałem, że tekst Guardian Angela i tekst z Portala i tekst Redemption musi być zmieniony, bo jest nieintuicyjny. Mówicie właściwie inną rzecz niż powinna, bo jak ginie postać i magia A, to ona tak naprawdę nie ginie.
nie jest uznawana za martwą. Więc nie odpalają się takie rzeczy jak Portal i nie odpali się teraz taka rzecz jak Redempcja. Bo Redempcja się odpala tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś ginie. Nie wiem, w sumie. No, ma Isola 2, a ja nie mam. Nie ma do tego jeszcze Lulu. Jest troszkę silniejszy. Larger area. Na razie tak. Ale się niefajnie tam ułożył ten CC, że akurat nie trafiliśmy jej. Szkoda, szkoda. Dobra. Nam jebnie. Ale gepek chyba lepszy. Czy Monika jest za Mastera? Bo ten Blade Master nic nie zmienia, tak naprawdę. Wolę mieć większy buff na Aurelionie. Valkyrie już tak? Ale ta MF-ka nawet się nie odpali. Ona zginie od razu. Na to, co oni mają, ona nic nie zmienia. Absolutnie nic. No, chyba że będzie MF2. No to wtedy tak. Nie no, on musi być z lewej strony. On musi być z lewej strony tutaj. Kurwa, no nie zginęła. Ale jest okej. Okay. O, wygraliśmy. Git.